Ramka pracy. Ramka pracy jest to pusta, nieodrutowana ramka. Należy ją wstawić na drugie miejsce tuż przy ścianie ula. Pszczoły odbudują na takiej ramce nierówny plaster z powiększonymi komórkami. Matka, widząc nowe miejsce i większe komórki, złoży w nich wyłącznie czerw trutowy. Jak pszczoły to robią i skąd matka wie, że ma w tym jednym miejscu złożyć tylko czerw trutowy? Fakt ten został wypracowany już przez same pszczoły i przez praktykę pszczelarza. Co zrobić z ramką po zasklepieniu? Należy pierwsze pokolenie trutni pozostawić, czyli jak matka zaczerwi, a pszczoły zasklepią komórki, musimy to zostawić, by trutnie się wygryzły. Za pierwszym razem warozy nie będzie. Ona dopiero wejdzie przy drugim zaczerwieniu. I dopiero jak pierwsza partia trutni się wygryzie, matka zaczerwi na nowo, to nawet nie trzeba czekać, aż zasklepią. Od razu ramkę pracy należy strząsnąć z pszczół i wyjąć z ula. Na miejsce wyjętej ramki należy włożyć najlepiej ramkę z węzą bądź jeszcze raz puste listewki. Po zakończonym przeglądzie należy wyciąć nożem pasiecznym cały plaster i zakopać go w ziemi. Niektórzy pszczelarze łamią włoszczyznę i szukają roztoczy warozy. Pustą ramkę należy wypalić i ponownie podać do ula lub stawić na jej miejsce zwykłą ramkę z węzą. Zalety stosowania ramek pracy. Zmniejszenie, rozładowanie nastroju rojowego, mechaniczne zmniejszenie ilości warozy w ulu. Ramkę pracy stosujemy do momentu, kiedy pszczoły zaprzestaną odbudowy trutowych plastrów, początek sierpnia.